Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zespół Langusty na Palmie wprawdzie zapewnił o tym, że ojciec Szustak nie weźmie udziału w dyskusji, jednak jakiś czas później ukazał się materiał na jego kanale, który moim zdaniem dosyć ewidentnie nawiązuje do mojego zaproszenia do dyskusji. Krótko teraz ten materiał omówię. Zapraszam. Ojciec Szustak w swoim materiale Pan z wami wariatami, katolik kontra świat, mówi o tym, że przegraliśmy ten świat i że to jest w zasadzie normalne. Ma on na myśli to, że Kościół, że katolicy są postrzegani przez ten świat jako wariaci i że w zasadzie jest to zupełnie normalne. I jak najbardziej moim zdaniem jest to dosyć słuszne. Światłość przyszła na świat i nie została przyjęta. I Pan nasz Jezus Chrystus również zapowiada nam, że będą nas prześladowali, że każdy, kto nas będzie zabijał, będzie uważał, że czyni w ten sposób przysługę Bogu. Ojciec Adam w swoim materiale, tutaj będę przede wszystkim odnosił się do drugiej połowy tego prawie godzinnego materiału, mniej więcej od właśnie minuty 30. Ojciec Adam podaje, jakie są jego zdaniem niewłaściwe odpowiedzi na ten fakt, że Kościół został uznany niejako za wariactwo, że katolicy zostali uznani przez świat za wariatów. Otóż pierwsza niewłaściwa odpowiedź, ojciec zauważa, że te odpowiedzi są dawane przeważnie w dobrej wierze. Pierwsza niewłaściwa jego zdaniem odpowiedź to jest ustąpić przed światem. I tutaj ojciec nazywa to właśnie modernizmem. Zwraca on uwagę, że nie lubi za bardzo tego słowa, bo tradycjonaliści używają go, żeby wszystko potępić, co im się nie podoba. Natomiast uważa to za niewłaściwe rozwiązanie. Dostosowanie się do tego świata jest sprzedaniem prawdy według niego i to jest jak najbardziej słuszne. Natomiast zwracam uwagę, że ja w moim materiale modernizm a nowa msza nie używałem słowa modernizm w tym tego słowa znaczeniu jako po prostu dostosowanie się do tego świata, tylko używałem go w bardzo precyzyjnym tego słowa znaczeniu jako herezja potępiona w wieku XX przez papieża Piusa X i później przez Piusa XII, więc to jest bardzo konkretna herezja, która została konkretnie potępiona, a nie tylko takie ogólne dostosowanie się do tego świata. Ta herezja nazwana modernizmem faktycznie polegała na pewnym dostosowaniu się do tego świata, natomiast nie jest to takie ogólne stwierdzenie, tylko bardzo konkretna, precyzyjna herezja. Odsyłam do tego pierwszego materiału. Następnie druga odpowiedź, którą ojciec Szustak uważa za niewłaściwą, to jest właśnie tradycjonalizm. Ojciec mówi, że tradycjonalizm próbuje ożywić to, co było. Próbuje przyjąć prawdziwe, ale już nieaktualne rozwiązania i to jest droga do nikąd. A więc tradycjonalizm próbuje przyjąć jakieś stare formy, które są dobre, słuszne, ale które są po prostu już nieaktualne. I tutaj myślę, że w mojej odpowiedzi, jeśli ojciec Adam Szustak będzie jej słuchał, to będzie zdziwiony, że w zasadzie mógłbym się pod jego odpowiedzią podpisać, jeśli tak chcemy zdefiniować tradycjonalizm, a ja bym go zdefiniował inaczej. Faktycznie w obrębie tradycjonalizmu można znaleźć osoby, które my byśmy nazwali estetami, czyli osobami, które są przyzwyczajone, czy wybierają starsze formy liturgiczne, dlatego że są ładne. Natomiast nam, w sensie Bractwu Świętego Piusa X, zupełnie nie o to chodzi. Nasza motywacja nie jest estetyczna. Motywacja naszego założyciela nie była estetyczna. Nie była legalistyczna, dlatego że starsze jest lepsze. Nie. Arcybiskup postąpił tak, jak postąpił, dlatego, że chciał bronić wiary, dlatego, że uważał, że te reformy podjęte w drugiej połowie XX wieku zaszkodzą wierze. A więc to była motywacja teologiczna, motywacja, która wynikała z przekonania, że trzeba bronić wiary, że te zmiany, które zostają wprowadzane, nie będą broniły wiary, a raczej jej nawet zaszkodzą. A więc nie jest to tylko przekonanie, że starsze jest lepsze, nie jest to tylko motywacja estetyczna, którą również można spotkać w kręgach szeroko pojętych, tradycyjnych, tylko jest to motywacja ewidentna,
ewidentnie wynikająca po prostu z miłości do Kościoła, z miłości do Pana Jezusa, z przekonania, że wiary należy bronić i że herezje, które jeszcze kilka lat temu zostały potępione, nie mogą być wyznacznikiem reformy Kościoła, nie mogą w żaden sposób wpłynąć na jego zmianę, w żaden pozytywny sposób wpłynąć na zmianę liturgii czy czegokolwiek w Kościele. A więc tradycjonalizm, jak pojęty jako właśnie przywiązanie estetyczne do jakichś form liturgicznych, faktycznie do nikąd nie prowadzi, nie jest żadną odpowiedzią na problemy Kościoła, czy w ogóle problemy ludzi w naszych czasach, ani w żadnych innych czasach. Natomiast tradycjonalizm pojęty jako obrona tych tradycyjnych również form, dlatego, że te, które zostały wprowadzone potem, te zreformowane ryty, czy też w ogóle różne obszary życia kościelnego, po prostu są gorsze, po prostu szkodzą wierze. To jest zupełnie co innego. Tutaj z jednej strony estetyzm, a z drugiej strony przekonanie, że faktycznie, aby bronić wiary, należy bronić tych starszych form, bo po prostu te zreformowane zostały zreformowane bardzo źle. I o tym jest właśnie mój materiał Modernizm, a nowa msza, gdzie staram się wykazać konkretnie, jak modernistyczne tezy wpłynęły na tą reformę. Odsyłam do tego materiału i tutaj ojciec Szóstak zupełnie nie odniósł się do tej argumentacji teologicznej, do tego odniesienia się do faktu reformy, która wydaje się dokładnie odpowiadać tezom modernistycznym. O tym mówię w moim materiale, już wcześniej cytowanym, i do tego jakby zupełnie ojciec się nie odnosi, zbywając tutaj tradycjonalizm tylko właśnie w tej jego takiej estetycznej formie, co zupełnie nie odpowiada naszemu nastawieniu, nastawieniu Bractwa Świętego Piusa X. Kolejna odpowiedź, która według ojca jest niewystarczająca, to tak zwany, według niego, łagodniejszy tradycjonalizm, czyli, jak on mówi, postawa dzisiejszego Episkopatu Polski, czyli postawa, która zakłada, że trzeba bronić tradycyjnych wartości, trzeba o tym mówić, i ojciec mówi, że to jest postawa w tym sensie prawdziwa, że te wartości są dobre i tak dalej. Natomiast on uważa, że to donikąd nie zaprowadzi, bo świat już zupełnie tych słów nie rozumie, zupełnie inaczej rozumie te słowa, które episkopat mówi. Gdy Kościół mówi, że Kościół stoi na straży wolności, to świat to zrozumie zupełnie inaczej niż Kościół, czy też na straży godności i tak dalej, i tak dalej. Ja zgadzam się tutaj z tym, że obecny episkopat polski nie jest w stanie temu światu nic naprawdę przekonywującego powiedzieć. Natomiast inaczej postawiłbym diagnozę, dlaczego tak jest. I tutaj odsyłam do innego mojego materiału, mianowicie dlaczego ludzie odchodzą od Kościoła. Linki do wszystkich wspomnianych materiałów będą w opisie pod tym filmem, także zapraszam do zapoznania się z nimi. Kolejna odpowiedź, która jest według ojca niesłuszna, to Kościół enklawa, czyli odrzuceni, zamykamy się w naszym małym światku. Zgadzam się, to jest niewłaściwa odpowiedź. I ostatnia odpowiedź to jest rezygnacja, czyli porzucenie jakiejkolwiek walki. Oczywiście również to jest niewłaściwa odpowiedź, tutaj również zgadzam się z ojcem Adamem Szóstakiem. Następnie ojciec mówi, co katolik powinien zrobić w tym przegranym świecie, w tym świecie, który Kościoła nie przyjął. I pierwszy punkt to jest punkt, w którym moim zdaniem padają najważniejsze zdania w tym filmie i takie najbardziej wartościowe zdania w tym filmie, mianowicie, że należy w sobie zdetronizować człowieka i postawić na tronie, posadzić Boga, jakby w centrum postawić Boga. Tutaj pada chociażby to piękne zdanie, że jesteś sobą tylko wtedy, gdy jesteś takim, jakim chce cię Bóg. Wszystko się zgadza i ta część odpowiedzi ojca jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobra. Kolejny punkt, jakby drugi punkt tej odpowiedzi, co katolik powinien zrobić, brzmi: Kościół musi przestać głosić chrześcijańskie zasady. W jakim sensie? W tym sensie, że żeby przemówić do tego świata, który odrzucił Chrystusa, trzeba pokazywać Ewangelię i Jezusa, a nie mówić o tych chrześcijańskich zasadach, które wynikają już z Ewangelii, ale których ten świat nie rozumie w tej chwili. Jakby ojciec mówi, że trzeba wrócić krok wcześniej do Ewangelii, do głoszenia samej Ewangelii, pokazywania Pana naszego Jezusa Chrystusa jako tego Odkupiciela i w ten sposób próbować misjonarsko dotrzeć do tego świata. I ojciec mówi, że tak działa część biskupów, jak również papież Franciszek. I tutaj ta część zdecydowanie wymaga mojego komentarza. A więc co do zasady, że Kościół powinien wrócić do głoszenia Ewangelii, do prowadzenia do Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Co do tej zasady, w zupełności się zgadzamy. Natomiast zupełnie nie zgadzamy się z ojcem Adamem Szostakiem co do tego, kto to robi i w jaki sposób należy to robić. Otóż moim zdaniem nauczanie papieża Franciszka raczej polega na tym, żeby mówić temu światu to, co on chce usłyszeć. Że to nauczanie jest moim zdaniem na tyle rozwodnione i niewyraźne, że ten świat po prostu usłyszy to, co tam chce usłyszeć, a nie usłyszy nic, co byłoby dla niego niewygodne. Tutaj odsyłam do mojego materiału, w którym analizuję adhortację posynodalną papieża Franciszka. Link będzie w opisie, gdzie moim zdaniem właśnie wyraźne staje się, jest zupełnie wyraźne, jak i w innych jego dokumentach, że tak naprawdę nie chodzi w tych dokumentach właśnie o głoszenie Ewangelii, o prowadzenie ludzi do Pana naszego Jezusa Chrystusa, a chodzi o sprawy zupełnie światowe i Pan Jezus jest zupełnie gdzieś w cieniu w tym dokumencie. Odsyłam do tego mojego materiału. Moim zdaniem wzorem takiego prawdziwego głoszenia Ewangelii, pokazywania Jezusa, prowadzenia ludzi do Chrystusa jest święty Pius X. Otóż święty Pius X jak najbardziej potępiał błędy, wykazywał, co zagraża wierze, co zagraża duszom, jednocześnie wiedząc o tym, że to prawdziwa świętość prowadzi do Chrystusa. I on od samego początku, głosząc, że wszystko należy obnowić w Chrystusie, z jednej strony nie bał się mówić jasno temu światu, gdzie, w jakich elementach błądzi, a z drugiej strony właśnie mówił, że trzeba prowadzić ten świat do Chrystusa właśnie poprzez świętość kapłańską. Bardzo leżało mu to na sercu, aby prowadzić kapłanów do świętości, odnowienie życia zakonnego, odnowienie życia sakramentalnego, umiłowanie liturgii. Wszystko to leżało na sercu świętemu papieżowi Piusowi X, który był właśnie wielkim reformatorem w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Czyli on naprawdę chciał ludzi prowadzić do Chrystusa i dlatego leżało mu na sercu świętość. Jednocześnie nie bał się potępiać błędów, czyli to była jasna, konkretna nauka, konkretne wskazówki, w jaki sposób mamy dążyć do świętości, a jednocześnie konkretne wskazówki, czego katolik zaakceptować nie może, jakie poglądy zagrażają zbawieniu dusz. To była prawdziwie reformatorska postawa, to była prawdziwie postawa wielkiego świętego, który wiedział, że i błąd trzeba potępić, wykazać, że on prowadzi do potępienia i jednocześnie należy prowadzić ludzi do Chrystusa poprzez ten żywy jego obraz w jego świętych. Dlatego trzeba dbać o uświęcenie, w dużej mierze również poprzez dbanie o dyscyplinę kościelną w seminariach duchownych, w zakonach i tak dalej, czego również w dzisiejszych czasach absolutnie brakuje. Kolejny punkt z odpowiedzi ojca, co powinien zrobić katolik w przegranym świecie, to musimy oddziaływać przykładem, miłością, nie nienawiścią. Co do zasady, to jest prawda. To też święty Pius X, pomimo tego, że stanowczo potępia błędy, dostrzega to bardzo wyraźnie, właśnie, że poprzez świętość ludzie będą prowadzeni do Chrystusa. I to jest prawda, że nie poprzez wykrzykiwanie jakichś haseł ludzi się prowadzi do Chrystusa, tylko poprzez konkretne uświęcenie, poprzez z jednej strony jasne potępianie błędów, mówienie o tym, co jest zagrożeniem dla zbawienia dusz, dla Kościoła, dla społeczeństwa, dla państwa, ale przede wszystkim to jest uświęcenie, dbanie o własne uświęcenie, o to, żeby samemu być świętym i w ten sposób prowadzić innych do Chrystusa. A więc oba elementy i mówienie jasno, jak jest, co jest dobre, a co złe, z drugiej strony drugi element to jest to nasze własne uświęcenie. U świętego Piusa X panuje pomiędzy tym piękna harmonia, która naprawdę była czymś wielkim. Czwarty punkt. Tam, gdzie się uda, wprowadzaj zasady chrześcijańskie. Jak najbardziej, tutaj też nie mam nic do dodania, jak najbardziej tam, gdzie możemy, tam właśnie powinniśmy dbać o to, żeby te zasady obowiązywały. W rodzinie, w szkole, w państwie, gdzie człowiek tylko może, tam powinien je wprowadzać, jak najbardziej. I przechodzimy chyba do najciekawszej części tego materiału. Mianowicie po tej części również wydaje mi się, staje się najbardziej czytelne, że ojciec faktycznie odnosi się do materiału Modernizm a Nowa Msza. Mianowicie tutaj ojciec mówi, że wielu tradycjonalistów myśli, że są takimi dobrymi wariatami, którzy dają właśnie światu dobre świadectwo. I mówi on o tym, że trzeba sobie postawić takie trzy pytania, żeby zweryfikować, czy jest się Bożym wariatem, czy jest się, jak on to nazywa, w cudzysłowie,
czy jest się radykałem, fundamentalistą i chamem. Tutaj nie będę komentował tego, tej formy, w jaki sposób zostaje to przedstawione. Natomiast te trzy pytania. Czy jesteś pokorny? Czy są ludzie, którymi gardzisz? Czy nad kogokolwiek się wywyższasz? To jest jak najbardziej słuszne pytanie. Jak najbardziej każdy powinien je sobie postawić i jest to część takiego zdroworozsądkowego rachunku sumienia. Czy regularnie widzisz, że się myliłeś? I również jest to jak najbardziej dobre pytanie, jeśli nie potrafimy tego dostrzec, że popełniamy błąd, że się w czymś myliliśmy, no to faktycznie znaczy to, że nie jesteśmy krytyczni wobec siebie, że nie potrafimy, jeśli nie dostrzegamy tego, no to nie poprawiamy naszych błędów, czyli wciąż w nich trwamy, a człowiek przez całe życie przecież powinien się ze swoich błędów podnosić i poprawiać. Ostatnie pytanie jest moim zdaniem bardzo zastanawiające. Ojciec mówi, że każdy powinien się zapytać, jakie są owoce mojej działalności. Tutaj dosłownie ojciec mówi o księżach, i mam wrażenie, że stawia to pytanie właśnie szczególnie do tradycyjnych księży, jakie są owoce, bo dobrym owocem nie jest zmiana przekonania, nie jest to, że ktoś się z nami zgadza, a porzucenie grzechu, uświęcenie, prowadzenie ludzi do świętości i takich owoców powinniśmy oczekiwać, mówi tutaj ojciec. I moim zdaniem to jest bardzo oczywiste i aż dziwne, że ojciec to mówi i jakby mam wrażenie, że jest to jakiś taki zarzut wobec księży tradycjonalistów, zwłaszcza, że nie tak dawno spotkałem się w internecie z podobnym zarzutem właśnie, że księża tradycjonaliści to potrafią tylko nawracać ludzi na tradycję, w sensie zmieniać ich przekonania, ale nie prowadzić do świętości. Wydaje mi się ten zarzut zupełnie nietrafiony i taki trochę absurdalny. To znaczy, skąd taki wniosek? Jakie są przesłanki, żeby rzucić takie oskarżenie? Nie wiem. Moim zdaniem można to dosyć obiektywnie sprawdzić, zobaczyć, jak w jaki sposób działa nasze Bractwo Świętego Piusa X. Bractwo Świętego Piusa X, tam gdzie się pojawia, buduje kościoły, coraz większe kościoły. Liczba wiernych wzrasta, przystępowanie do sakramentów wzrasta, ustawiają się kolejki do konfesjonałów, a więc ludzie walczą ze swoimi grzechami. Wokół naszych przeoratów, kaplic pojawiają się rodziny wielodzietne, które starają się prowadzić swoje dzieci do prawdziwej świętości. Jak można jakby jeszcze, jakich owoców jeszcze należy oczekiwać? Czego tam jeszcze trzeba szukać? Prosimy rekolekcje ignacjańskie, co do których mamy nieprzerwaną tradycję. No, za czasów arcybiskupa jakby otrzymaliśmy ten wielki, wielki dar tych rekolekcji, w trakcie których regularnie dokonują się takie duże nawrócenia, prawdziwe nawrócenia, gdzie ludzie po wielu, wielu latach się spowiadają. To się cały czas u nas dzieje, to jest cały czas częścią naszego apostolatu. Nasz założyciel, arcybiskup Lefebvre, nie był rzymskim liturgistą, nie był rzymskim urzędnikiem. On był misjonarzem, całe życie był misjonarzem. Misjonarzem w Afryce, przełożonym generalnym Ojców Ducha Świętego, którzy... To było największe zgromadzenie misyjne w przełomie połów, czyli w połowie XX wieku, zgromadzenie Ojców Ducha Świętego. I tego ducha, misyjnego ducha arcybiskup Lefebvre nam przekazał i myślę, że jakby cała nasza działalność to potwierdza, jakby nie widzę powodu, dlaczego ktoś mógłby odnieść wrażenie, że brakuje nam ducha misyjnego i że chodzi nam tylko o teoretyzowanie i sianie jakiegoś fermentu w Kościele. Bynajmniej chodzi nam o wiarę, chodzi nam o Pana naszego Jezusa Chrystusa i o to, żeby duszę do Niego prowadzić. I uważamy, że jednym z problemów, które przeszkadza w tym, są reformy, które przeprowadzono w wieku XX i starałem się pokazać w moim poprzednim materiale, dlaczego tak uważam i do tych moich argumentów nikt się jeszcze nie odniósł. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.